Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jesteśmy przed szkołą podstawową w Krzyszkowicach, gdzie we wtorkowe popołudnie doszło do wybuchu gazu. O przyczyny tego zdarzenia i przebieg akcji ratunkowej pytamy dowódcę akcji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Sławomira Kaganka. Panie komendancie, jak wyglądało to zdarzenie po przyjeździe straży na miejsce? No, bardzo duży chaos, jak zwykle przy takich zdarzeniach. Pierwsza sprawa to była to, że dyrekcja szybko podjęła działania ewakuacyjne młodzieży. Mamy tutaj dwa obiekty połączone z sobą, przedszkolaków i szkołę podstawową, więc na szczęście udało się to szybciutko odpowiednio wyprowadzić te dzieci. Nikomu nic się na szczęście nie stało. Słyszeliśmy, że jedna osoba jednak została poszkodowana, została poparzona. Tak, ja mówiąc tutaj, że nikomu nic nie stało, miałem na myśli dzieci. Z obsługi niestety jedna osoba została poparzona dość poważnie, poparzenia twarzy i rąk. Jaki był stan zdrowia w momencie, kiedy przyjechaliście na miejsce tej poszkodowanej osoby? Była przytomna, funkcje życiowe utrzymane, uskarżała się na ból i widać było o poparzenia na jej właśnie tych częściach ciała. Jak już obejrzeliście miejsce zdarzenia, jak pan myśli, jaka może być przyczyna tego wybuchu? Ja nie potrafię tutaj oceniać, jaka była przyczyna zdarzenia. Możemy przypuszczać, z tym, że całe dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja i ja nie chcę w tym momencie się wypowiadać na ten temat. No ale jakieś ma pan ewentualne podejrzenia jako doświadczony strażak, który miał styczność z takimi sytuacjami już nieraz? No na pewno czynnikiem był gaz, to trzeba podkreślić, i wybuch tego gazu. To się stało przy kuchence jakiejś, czy przy piecyku? To było w części kuchni, a czy ten gaz wybuchł przy kuchence, czy w części tam dalszej wydawania posiłków, to ciężko określić w tym momencie. Ile uczniów zostało ewakuowanych? Razem z gimnazjum około 250 uczniów. Jak wyglądała ta ewakuacja? Jak wyglądała sytuacja wśród uczniów? Czy wszystko przebiegło spokojnie? Czy była jakaś panika wśród nauczycieli, wśród uczniów? Nie, wśród nauczycieli nie było. Wszystko przebiegło w miarę spokojnie. No, uczniowie zebrali się szybciutko, wychodzili. Także myślę, że w porządku. Jak będzie wyglądać rzeczywistość w kierowanej przez panią placówce jutro? Po sprawdzeniu przez Straż Pożarną budynku zostanie podjęta decyzja. Zresztą zobaczymy, co będzie w środku, bo nie wiem, jakie są w środku zniszczenia. I zostanie podjęta decyzja i rodzice zostaną powiadomieni. Czyli zajęć przez jakiś czas nie będzie w placówce? Nie, myślę, że będą normalnie się odbywały, jeśli jest tylko straż i inspektor nadzoru na to pozwoli. W tym momencie jest wszystko bezpieczne, już nic się nie, tam nie ma żadnego zagrożenia. Proszę wychowawców, żeby z klasami podchodzili od klasy najmłodszej do najstarszej. Po 10 osób wchodzili do szkoły, zabierali sobie swoje rzeczy i wychodzili z powrotem na zewnątrz. I za to są odpowiedzialni wychowawcy klasy. Byliście też na miejscu zdarzenia już po całej akcji z przedstawicielami nadzoru budowlanego. Jak wygląda sytuacja szkoły, całego budynku? Po dokonaniu takich szczegółowych czynności kontrolnych, czy takich powiedzmy oględzin obiektu, na szczęście obiekt nadaje się do dalszego użytkowania. Nic tam nie zagraża bezpieczeństwu, także myślę, że szkoła będzie jutro funkcjonowała. Oczywiście trzeba będzie to wysprzątać, to co tam nastąpiły, te różnego rodzaju odłamki i rozbite elementy.